TKB trafi do Cieszyna w tym roku. Tak, wyjątkowo w ramach TKB jako impreza towarzysząca pojawi się impreza na terenie naszego miasta Cieszyna. No właśnie, co się będzie działo? Jakie zespoły tutaj pojawią się na deskach sceny Cieszyńskiego Teatru? Nie tylko na deskach, ponieważ już 3 sierpnia o godzinie 15 zapraszamy mieszkańców i turystów na Rynek Cieszyński, gdzie zostaną przywitani nasi goście, zespoły zagraniczne, które goszczą głównie na TKB w tym roku. Będą zespoły z Meksyku, z Turcji i z Serbii. Przywitamy je na rynku, później poprowadzimy korowód ulicą Głęboką, gdzie te zespoły będą miały możliwość się zaprezentować, a mieszkańcy będą mogli je popodziwiać i oczywiście na godzinę 18 trafić do Cieszyńskiego Teatru na duży koncert, gdzie te wszystkie zespoły, plus oczywiście Ziemia Cieszyńska i Slezan z czeskiego Cieszyna, zaprezentują się już w dłuższych programach. No właśnie, to takie programy, ich muzyka, ich stroje, to wszystko zobaczymy, czyli będzie barwnie, będzie kolorowo. Tak, jak najbardziej. No Meksyk sam w sobie jest bardzo kolorowy już na pierwszy rzut oka. Wystarczy na nich popatrzeć i wiemy, że to będzie bardzo kolorowy koncert. Turcy są również na bardzo wysokim poziomie, no a Serbowie są tak energetyczni i energiczni, że modlimy się tylko, żeby scena Teatru Cieszyńskiego to wytrzymała, bo jednak przytupów będzie mnóstwo, a nasz teatr jednak jest na etapie myślenia o remoncie, więc miejmy nadzieję, że nic się tutaj nie stanie. Czyli to taka impreza towarzysząca TKB w tym roku właśnie w Cieszynie. Nie ukrywam, że już od kilku, a nawet kilkunastu lat zabiegaliśmy o to, żeby TKB w jakimś choćby minimalnym stopniu pojawiło się na terenie Cieszyna i w tym roku wyjątkowo, miejmy nadzieję, że jest to początek współpracy, ale póki co wyjątkowo organizatorzy głównie Tygodnia Kultury Beskidzkiej, wszystkie 5 gmin, które stanowią podstawę tej imprezy, wyraziły zgodę na to, żeby ta impreza pojawiła się też w Cieszynie. Impreza w Cieszyńskim Teatrze to impreza biletowana, impreza płatna. Tak, jest to impreza płatna, bilety 45 i 60 zł kosztują. No wychodzimy z założenia, że nie każdy chce jechać do amfiteatru, nie każdy chce oglądać koncerty w plenerze. Próbujemy zrobić imprezę w zadaszeniu, w zamkniętym obiekcie i mamy nadzieję, że ten pomysł się również sprzeda i po prostu sprawdzi. No to jeszcze raz tak na koniec, żeby zaprosić naszych widzów, przypomnijmy godzinę, przypomnijmy dzień. 3 sierpnia, czwartek, o godzinie 15 spotykamy się na rynku, a o godzinie 18 w Cieszyńskim Teatrze. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.